czy istnieje gotowy przepis na dobre kopie sprzedażowe bądź reklamowe? No i tak, i nie. Tworzenie skutecznych ofert handlowych czy tekstów do reklam to unikalny proces dostosowany do persony zakupowej, a promowanego produktu czy komunikacji marki. Ale proces ten można sobie znacząco ułatwić, wykorzystując formuły copywriterskie. Zapraszam. Cześć, ja jestem Marcin Cichocki z Kuźni Treści i pogadam trochę o formułach copywriterskich. Na początku rozwiejemy jednak wątpliwości i powiemy sobie to, co powinno zostać powiedziane. Formuły copywriterskie nie są cudownym remedium. Nie, formuła copywriterska nie załatwi sprawy i sama z siebie magicznie nie sprawi, że tekst nagle zacznie piekielnie dobrze konwertować i generować potężną sprzedaż. Nie istnieje również jeden uniwersalny wzór tekstu, który będzie pasował do każdej sytuacji, marki, produktu, usługi czy kontekstu. I wreszcie, formuła copywriterska nic ci nie da, jeśli nie wiesz, do kogo kierujesz swoje słowa. No dobra, to wyjaśniliśmy sobie, że gotowe schematy tekstów sprzedażowych i reklamowych same z siebie nie zrobią roboty. To teraz wyjaśnijmy sobie, czym w ogóle są owe formuły i w jaki sposób ich używać. I zacznijmy od AIDY, czyli takiego ogólnego schematu perswazyjnych tekstów. Każdy tekst sprzedażowy, reklamowy, storytellingowy czy ofertowy ma na celu zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy, co wcale nie jest takie łatwe. Zatrzymanie czytelnika i zmotywowanie go do dalszej lektury, a także przekonanie go do podjęcia założonej przez nas akcji, czyli na przykład przekonanie go do zapisu do newslettera, zakupu czy zarejestrowania konta na jakiejś platformie. Znając poszczególne kroki, jakie czytelnik musi wykonać, aby spełnić cel konwersji, będziesz w stanie tworzyć o wiele skuteczniejsze teksty. Po prostu będziesz znał ich elementy składowe. Dokładnie tym jest model AIDA, posegmentowaniem treści na poszczególne kroki, jakie wykonuje czytelnik. AIDA jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych oraz najbardziej wyświechtanych formuł copywriterskich. Model ten skwapliwie stosowany jest w niemal każdej formie reklamy. No dobra, ale czym jest ta AIDA? No jest to akronim, który składa się z czterech słów, będących jednocześnie etapami konsumpcji treści przez czytelników. Pierwszy krok to attention, czyli przykuwanie uwagi odbiorcy. Drugi to interest, czyli zainteresowanie odbiorcy. Dalej mamy desire, wzbudzanie pożądania w odbiorcy. I action, czyli motywowanie odbiorcy do wykonania danej akcji. AIDA jest ogólnym schematem perswazyjnych treści, a kolejne formuły copywriterskie, które omówię, stanowią jej doprecyzowanie. Unowocześnioną wersją AIDA jest formuła 4P. Formuła 4P to kolejny ogólny schemat pisania tekstów reklamowych i sprzedażowych i również składa się z czterech kroków. Są to promise, picture, proof i push. Promise, czyli składanie obietnicy. Obietnica, która pojawia się na samym początku tekstu, powinna przyciągać uwagę odbiorcy, tak jak attention z AIDY, i wskazywać mu, co zyska, jeśli przeczyta tekst do końca. Funkcję tę idealnie pełni lead otwierający tekst, czyli ten pierwszy akapit. Picture, czyli malowanie obrazów. No to tak można w zasadzie powiedzieć, malowanie obrazów. Gdy już złożysz obietnicę odbiorcy, zacznij wpływać na jego emocje. Ułatwiaj mu wizualizowanie sobie korzyści wynikających z promowanego przez ciebie produktu. Staraj się używać klarownych porównań i wskazuj zalety oraz korzyści produktów w kontekście bliskim czytelnikowi. Trzeci krok to proof, czyli wskazywanie dowodów. Wiedziałeś, że aż 92% konsumentów czyta recenzję przed podjęciem zakupowej decyzji? W rozwinięciu tekstu posłuż się społecznym dowodem słuszności dotyczącym Twojej oferty. Dzięki niemu uwiarygodnisz ją w oczach czytelnika. W tym kroku powinieneś również zbijać obiekcje potencjalnych klientów, właśnie posługując się przykładami dotyczącymi społecznego dowodu słuszności. Push, czyli popychaj do akcji. Krok push, podobnie jak action z AIDY, to nic innego jak odpowiednio napisane call to action. Zmotywuj odbiorcę do działania i zachęć go, wskazując na ograniczenia ilościowe lub jakościowe dotyczące Twojej oferty. Przejdźmy do bardziej konkretnych formuł copywriterskich i zacznijmy od formuły chłopów. To znaczy, sorry, BAB. Formuły BAB. Formuła BAB, czyli before, after i bridge, czyli przed, po i przejście. Innymi słowy, jest to pokazywanie przemiany. Formuła copywriterska BAB prezentuje taki most, który łączy obecny stan czytelnika ze stanem docelowym, czyli przed, tu jesteś teraz, po, tu będziesz po skorzystaniu z oferty i przejście, czyli ten most, stanowi prezentację oferty. Przykładem takiej formuły copywriterskiej BAB może być na przykład coś takiego. Przed, nie wiesz, jak pisać skuteczne teksty sprzedażowe, po, zacznij sprzedawać słowem jak szalony, przejście, wystarczy, że zainwestujesz w nasz kurs copywriterski. Formuła FAB, nie mylić z FAB.
Future, Advantages, Benefits. Funkcje, zalety oraz korzyści. Czyli w takim skrócie dostajesz to, produkt robi to, dzięki czemu otrzymujesz to. Formuła FAB mocno powiązana jest z językiem korzyści oraz z techniką produkt, cecha, zaleta, korzyść. Przykładem formuły copywriterskiej FAB może być taki tekst. Zainwestuj w klawiaturę, która sama się czyści. Funkcja. Klawiatura wyposażona jest w uszczelnienie między klawiszami i hydrofobową powłokę. Zalety. Nigdy więcej nie będziesz musiał czyścić swojej klawiatury, wznieść komfort pracy na zupełnie nowy poziom. Korzyść. Tak, widzisz? Czyli funkcja, zalety, korzyść. Dalej mamy formułę PAS, czyli problem, agitation i solution, czyli problem, rozdmuchanie problemu i rozwiązanie problemu. Innymi słowy, ta formuła prowadzi do potęgowania problemu. Formuła PAS jest jedną z najchętniej wykorzystywanych formuł sprzedażowych, zwłaszcza w takiej telewizji sprzedażowej. No, na pewno pamiętasz wideo z jakichś telezakupów Mango czy z prezentacji garnków, w których aktorzy i prezenterzy nad wyraz uwypuklali te problemy wynikające z korzystania z konkurencyjnych produktów albo pokazywali swój niezwykle ciężki żywot bez posiadania promowanego produktu. Przykład formuły copywriterskiej PAS. Problem: masz dość słabych tekstów, które nie sprzedają. Agitation: tworzenie kontentu jest coraz droższe i coraz trudniej wybić się nimi spośród szumu reklamowego. Solution: zaoszczędź kupę kasy i nerwów na współpracy z copywriterami, zgłoś się do kuźni treści i raz na zawsze rozwiąż swój kontentowy problem. Formuła PODO: problem, obietnica, dowód i oferta. Czyli od problemu do oferty. Formuła copywriterska PODO prezentuje dość sztandarowy sposób prezentacji oferty, który wychodzi od zdefiniowania problemu, dalej wskazania jego rozwiązania, podparcia się dowodem i na samym końcu do określenia oferty. Przykład. Problem. Masz dość żmudnego procesu twórczego. Obietnica. Naucz się tworzyć elegancki content. Dowód. W społeczności setek kowali treści. Oferta. Dołącz do grupy Kowale Treści na Facebooku. Formuła problem, no problem. Formuła copywriterska problem, no problem świetnie sprawdza się do zbijania obiekcji potencjalnych klientów i choć formuła ta może brzmieć banalnie, to jej odpowiednie wykorzystanie zapewnia naprawdę świetne wyniki. Niemniej przed jej skorzystaniem musisz doskonale znać swoją docelową grupę odbiorców. Musisz faktycznie znać te realne obiekcje i wiedzieć, jak je odpowiednio zbić. Zwykle obiekcje klientów dotyczą m.in. czasu niezbędnego do skorzystania z oferty, kosztu produktów lub usług, skuteczności tych produktów lub usług, realnej potrzeby posiadania danego produktu lub skorzystania z usługi, czy zaufania do reklamodawcy. I na zakończenie chciałem Ci powiedzieć, żebyś korzystał z formuł copywriterskich z rozwagą. Jeśli chcesz samodzielnie tworzyć skuteczny tekst sprzedażowy, powinieneś odpowiednio dostosować formułę copywriterską do swojej oferty, celu tekstu, formy konwersji oraz grupy docelowej. Nie każda formuła copywriterska sprawdzi się w każdym przypadku. Myślę jednak, że taki przekrój najpopularniejszych formuł copywriterskich ułatwi Ci stworzenie dobrej treści. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek świadomie lub nieświadomie korzystałeś z formuł copywriterskich i co o nich myślisz. To by było na tyle. Cześć.